Ojejku, no. Ostatnio na kanał weszła Szosa. Ale Szosa to tylko romans. Moja prawdziwa miłość to gravel. Dużo tego gravela w tym sezonie nie było. Wy w zasadzie pewnie kończycie sezon, a ja rozpoczynam. Szykuję się trochę bikepackingu i w moim życiu, i na kanale. Zaczynamy od klasyka. Klasyka, na którym jeszcze nigdy nie byłem. Grupa moich znajomych z mojego rodzinnego miasta zaproponowała mi tripa w Tatry. Jadę właśnie do Nowego Targu i robimy pętlę wokół Tatr. Trasą nie szosową podobno, aczkolwiek jak przeglądałem wczoraj profil, to się okazało, że tam 90% to asfalt chyba. No ale zobaczymy, jak będzie. Wiem, że to dla niektórych oczywista oczywistość, ale dla mnie nowość. Jak ktoś nie zna, niech zobaczy właśnie u mnie. Zapraszam. Ja nazywam się Darek Czajkowski, a kanał, który właśnie oglądacie, to Bike Bajka. To ten bikepacking to będzie taki trochę soft bikepacking. Po pierwsze, primo, śpimy w hotelach, czy tam gdzieś na kwaterach. To się chyba nazywa z kartą kredytową bikepacking, nie? Po drugie, primo, robimy to w 3 dni. Więc na dzisiaj mamy zaplanowane około 80 km, jutro chyba 120 i ostatni dzień też koło setki. W sumie jest 290 km w tej pętli i około 2800, 3000 w zależności od tego, gdzie się sprawdza, metrów w pionie, czyli przewyższeń. No dobra, no. Ale jest ciepło. No, taki wrzesień to ja rozumiem. Pamiętacie relacje z Pomorskiej i Karola, który ze mną jechał? Początki były ciężkie, dzisiaj kolejna próba, wtedy mi się nie udało. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak... I've been pacing my paces no kamikaze. I've been making my makers say what I'm off. No, początek tej trasy to jest płasko i w dół. Więc te 300 czy tam 3000 metrów w pionie to dopiero przed nami. Już dzisiaj ma być jakiś podjazd, a potem zjazd do dolnego Kubina i potem jest morderczy podjazd z tego, co widziałem. Had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull it all the stuff. Wyjechaliśmy 14:35. Jest godzina 15:30, czyli mamy godzinkę. Dobrą średnią mamy. Na razie. Trasa przepiękna, łatwa, póki co asfalcik. Darek wam to pokaże zaraz. Darku, pokaż drogę. Czy zawsze tak mam, że... Że tak miałem, że jak wracałem w Tatry po jakiejś przerwie, to po prostu zachwycałem się ich pięknem od nowa i teraz mam znowu to samo. Już zapomniałem, że te góry są takie wyjątkowe. Nie tylko na tle kraju, ale w ogóle. Dwie godziny 10, jazdy 2:20 w sumie, więc prawie cały czas jedziemy. Średnia tam jakieś 23 coś, bo nie widzę dokładnie. Przejechaliśmy 52 km, no to 26 średnia. 25. No ładnie, no, tylko że płasko na razie. Po co się śmiejecie, kurde? To Briden, Damian, Polako, Polsko. Nie, wszystko w porządku, ja dobrze. Ja sam jadę rowerą. Mamy na Kubin.
pozor. Dobra droga na razie. Mamy na razie, mamy spółki. A i żeby nie było, ten soft bikepacking jest taki samowystarczalny, to znaczy nie rezerwowaliśmy wcześniej noclegów, czyli jak na rajdzie. No i teraz tak rozkminiamy, bo Dolny Kubin jest na jakimś 80 kilometrze i tam będziemy pewnie za jakąś godzinę, półtorej, czyli koło 19, a potem mamy duży podjazd i na 100 kilometrze są Duszany, taka miejscowość. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie przejechać jeszcze jakieś 50 km dzisiaj, no. No to mieliśmy pierwszy podjazd. Karol, jak tam? Chcesz wody? Nie popisali się. Kofona musi wjechać. Zawsze nad jeziorem jest najwięcej tych hoteli. No tak. Bukowina i tutaj, no tutaj, czekaj, tutaj patrzymy w tym okolicy, ale tak? Ale to za daleko ju. No to mamy nocleg jednak w Dolnym Kubinie. No bo stwierdziliśmy, że jak mamy jechać jeszcze... Ja zaraz też może pójdę po wodę, bo jeśli mi... A, coś tam. To mówiłeś, że... Karol, dowód ci pani oddała? W takim oto przyjemnym hoteliku, pension na ryneczku w Dolnym Kubinie przyszło nam spędzić noc. Położyliśmy się koło 22, a ja o 22.40 wstałem i już nie mogłem spać. Ale to są już moje historie stresowe generalnie. Ale wierzę, że powrót na rower mi pomoże. No bardzo tu jest przyjemnie, aczkolwiek miasto nie żyje. Oczywiście jak ktoś robi trasę, no bo nie mówię tym, którzy wiedzą. Wiecie na pewno więcej ode mnie o tej trasie, bo to jest klasyk. Ja, jak mówiłem pierwszy raz. No i tego klasyka można oczywiście zrobić od strzała. Na tej trasie gravelowej, którą my jedziemy, może niekoniecznie, ale no oczywiście się da, bo przecież to jest 290 km zaledwie. No ale po co jechać nocą, jak tu jest po prostu pięknie, więc no zazwyczaj robi się to w 2 dni. My to robimy w 3 dni, dlatego że chcemy skończyć w niedzielę o jakiejś rozsądnej godzinie, a i w piątek zaczynaliśmy po południu. No dzisiaj dzień najtrudniejszy, przed nami... Nie wiem ile, taki cel optymalny to jest 130 km po górach, więc nie będzie na pewno bardzo lekko, szczególnie że chłopaki, jak widzieliście, na pewno mają rowery takie, powiedzmy, trekkingowe, dość ciężkie. No a ja też najlżejszego roweru nie mam, bo z tym całym szpejem myślę, że z 15 kg ważę. Mamy pierwszy podjazd zdefiniowany przez mojego Garmina. 9 km długości, około 400 metrów w pionie. A 12% nachylenia tutaj mamy. Czyli jak na razie największy podjazd, najstrąbszy. 11%. No cóż, tak jak wczoraj specjalnie, no było oczywiście super, ale mało tatrzańsko. Tak teraz to co widzę, to jest bajan. Bajka wraca, kochani.
Szykuje się kilka wypraw w moim wykonaniu. Oczywiście z kamerą i to nie jedną. Nie chcę za dużo wam zdradzać, żeby nie zapeszać. Powiem wam tylko, że mam kupione bilety na listopad. Lecę sam. Przepraszam, nie sam, z rowerem. I zamierzam zrobić tam długiego tripa. I oczywiście obszernie to relacjonować, więc bądźcie ze mną na kanale. Jak tam, Karol? Spaniakują, jadą na elektrykach. Jesteśmy na 850 metrach, zjeżdżamy na 580 mniej więcej, więc teraz w dół. Muszę się napić. Pękł ci łańcuch? Pękna. Kurde, ale jaja. Bo co, nie przerzuciłeś? Znaczy, bolet gdzieś wyskoczył. Nie przerzuciłeś tego? Nie zredukowałeś wcześniej? Nie, zredukowałem wszystko. Okej, było tylko, no gdzieś, wiesz, może... Takie naprężenie. Robert! Uratowani! Zjebany. Jesteśmy w Liptowskim Mikulaszu. Chyba tu jeszcze nigdy nie byłem. Tak jakoś nie kojarzę. A może byłem dawno, dawno temu. Idealny na gravela. Patrz, kierownica mi tutaj weszła. W ogóle się nie rusza. Kołem nie muszę się opierać. Wszystko jest idealne. Ideolo. To co, lody? Lody, kawka, no. Inny ten wyż. Ze wspomaganiem. Każdemu, kto jeszcze tutaj nie był, polecam. A temu, kto był, też polecam, żeby sobie przypomniał, że tu jest tak fajnie. No, śrubokręt poszedł w tyłek. Nie spozorowany. Kręgosłupem jest już trochę lepiej dzięki ćwiczeniom. No nie, wiem, czuję, że jakbym miał jechać teraz jakieś zawody, to byłbym daleko w tyle. I nie byłbym w stanie robić takich odległości od strzała jak robiłem, czyli tam te, nie wiem, 400 czy 500 km longiem. No bo dzisiaj przejechałem 70, trochę wzniesień i już czuję lekkie zmęczenie. Lekkie na razie. Ja mam ambitne plany, żeby w przyszłym roku ponownie wystartować w Tuscany Trail, tym razem z Kasią, i trzeba by było zrobić nogę jej i sobie. Więc myślę, że tutaj jeszcze się z nią wybiorę, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym. To po 100 km dzisiaj jesteśmy w Popradzie. Ja chyba jestem tu po raz pierwszy w ogóle. Bardzo przyjemne miasteczko. Palacinki a szalaty. Palacinki to są chyba te naleśniki. Naleśniki a no. Szalaty. Tak to wygląda. Po co? No dobra, w centrum. Panie prezesie, ile mamy jeszcze kilometrów? Słuchajcie panowie i panie. 25. Piękny jest ten świat, nie?
Tak a propos spakowania się mojego, ja już kiedyś o tym mówiłem, ale naprawdę polecam bardzo tą torbę Topika. Topik nie jest najlepszą może marką i się parę razy zawiodłem, szczególnie jeżeli chodzi o taką mill loader pod ramę, ale ten bulk loader z workiem, z którego wypuszcza się powietrze, pakuje się w zasadzie rzeczy próżniowo, jest naprawdę bardzo dobrą torbą, więc polecam, bo jest w dobrej cenie. Ale cudne miasteczko, słuchajcie. Tak, bo myśmy pojechali tu śladem. Nie, tutaj ja mówię, że będą pojechali śladem. Poczekaj, że wyjechałaś 10 minut. A, Masz. Halo. No to wyższość jeszcze bikepackingu nad zawodami jest taka, że się nie ciśnie, bo nie ma presji, bo się nie mijają co chwilę jacyś zawodnicy i ambicja chora się nie odzywa. I sobie można przejechać spokojnie 125 km, tak jak my dzisiaj. Zalogować się w hotelu o godzinie 18, wziąć prysznic, poleżeć i wyjść na takie piękne miasteczko, żeby coś zjeść. Wypić piwko, bezalkoholowe oczywiście. Halo. No właśnie. A ten. Napisać jej? No dzień dobry. Dzień trzeci naszego tripu. Dzisiaj 83 km zostały do pokonania, ale sporo w pionie. Zaczynamy od podjazdu takiego chyba mniej więcej 18-19-kilometrowego i 500 metrów w pionie. Potem zjeżdżamy do granicy, no i do Nowego Targu. Spać mi się chce, jest godzina 7.43, staliśmy 6.30. Jedziemy. No, co tam? Tak, dzisiaj rano tam w hotelu rozkminialiśmy z właścicielem hotelu, czy tam z jakimś pracownikiem te trasy, no i poinformował u nas, że tak naprawdę to nie jest jedyna trasa, oczywiście w stronę Nowego Targu można pojechać bardziej stromą, krótszą, około 50 km tutaj z tego Kerzmaroka. Można pojechać tą, co jedziemy. Można pojechać gdzieś tam na Szczawnicę. No wybieramy tą, której ślad mamy wgrany w GPS-y. A ślad Karol zapożyczył z jakiegoś bloga dziewczyn, które to przejechały jakiś czas temu. No i jak na razie jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy wam, dziewczyny. Bo tak naprawdę dotychczas to my jechaliśmy wokół Tatr, a teraz w końcu wjeżdżamy w Tatry. Ja przyjechałem, no dawaj. Ale tego ja nie chcę przyjechać. Najbardziej hardkorowy odcinek tej trasy. Próbowałem przejechać rzeczkę, ale niestety nie przewidziałem, że podłoże jest ślizgie. A może kawę wypijemy? Każdy dzień tej trasy jest trochę inny. Pierwszy w zasadzie patrzyliśmy sobie na Tatry z daleka. Chyba był najmniej ciekawy. Ja nie lubię jeździć ścieżkami rowerowymi płaskimi jak stół.
Wczoraj piękny dzień, w którym mogliśmy od strony słowackiej obserwować Tatry, no i dzisiaj coś cudownego. Wjazd w same góry, przejazd pod samymi szczytami w dolinach. Trochę szutrowymi drogami kamiennymi, no chłopaki na trekkingach trochę słabo, ale gravel to jest jednak uniwersalny rower. I na szosie idzie, i na kamieniach, i na szutrach. No więc nie ma to jak gravel. Jesteśmy na najwyższym punkcie trasy, 1131 metrów nad poziomem morza. Będzie jeszcze w górę dzisiaj, bo teraz będzie w dół. Ta droga, którą jechaliśmy na PGR-ze, tylko w drugą stronę. Coś mi się tak zdaje, więc podejrzewam, że nie będziemy wjeżdżać przez Łysą Polanę do Polski, tylko gdzie indziej. Być może właśnie tam, gdzie przekraczałem granicę polsko-słowacką na Poland Gravel Race. To jest raczej na pewno ta droga. Jesteśmy w Polsce z powrotem. Nie wiem jak to od której strony wjechaliśmy, ale być może w tym miejscu, w którym przekraczaliśmy granicę wtedy na PGR-ze, nie wiem, aż tak nie pamiętam, byłem wtedy wykamany. Na górze tutaj podlinkowuję ten odcinek, jeden z pierwszych na kanale. Jeżeli jesteście ciekawi, a jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam. Pieniny. Ogólnie jest trochę wymagająca ta trasa chwilami, ale ogólnie satysfakcja jest niesamowita z tego, co widzimy po lewej, po prawej stronie. A jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie jaki to ślad, to zapraszam na moją strawę. Tam będzie, jest w zasadzie już podzielona na trzy części. No to koniec. Mam nadzieję, że trasa na filmie wam się spodoba, bo poświęcałem się mocno. Patrzcie, tu na tej uprzęży rozumiem aparat. O, ujęcie z GoPro. Ten oto. Ale cudo, cudo. Nie spodziewałem się takiego spontanu we wrześniu. Dzięki Karolowi i Damianowi, bo dosłownie chyba w czwartek dostałem od nich informację, albo w środę, że jadą w Tatry. Miałem propozycję, żebym zabrał się z nimi. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Pięknie, pięknie. Lato, pogoda. Biuro podróży Karol zapewniło nam pogodę idealną. To była podstawa, bo tam było w kontrakcie napisane. Jak będzie deszcz, to będzie zwrot kosztów naszej wyprawy. No i jak tam, Roberto? Traska. Spoko, luz. No to dzisiaj ciężki dzień, nie? Nie, no to podjazdy były były wyzwaniem, ale tylko pod jednym wymiękłem. Co, chwilę osapniemy, pożegnamy się i w drogę do domu. Nasze kochane żony czekają i dzieci, także pozdrawiamy nasze kochane żony i dzieci.